Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Na papierze w kratkę zaznaczono punkty KLMN, jak na rysunku. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Proste KL i MN są równoległe. Jak to sprawdzić? Otóż do prostej KL dorysują trójkąt prostokątny. Tak, czyli mamy jedną przyprostokątną 4 jednostki, druga przyprostokątna 10. Powstał nam trójkąt prostokątny. Tak? Więc teraz do prostej NM również dorysuję trójkąt prostokątny, czy spróbuję dorysować i zobaczę, czy tutaj mi wyjdzie taka sytuacja jak przy prostej KL. Więc od punktu N 4 jednostki w dół, 10 w prawo. No i co? I niestety ta prosta NM nie przebiega przez ten punkt tutaj, tak? Bo to by wyglądała ta prosta w ten sposób i wtedy byłaby równoległa. Teraz niestety nie. Powiemy, że zdanie jest fałszywe. Drugie zdanie. Prosta KN i NM są prostopadłe. Więc ponownie do prostej KN dorysuję trójkąt prostokątny, czyli mamy 2 i 8. I do prostej NF również dorysuję trójkąt prostokątny. 8 jednostek i 2 jednostki. No i tutaj trzeba zauważyć, że te dwie jednostki kończą się na przecięciu kratek. Natomiast ta granatowa linia nie przechodzi przez ten punkt przecięcia kratek. Tak? W momencie, gdyby przechodziło, to by była ustawiona w ten sposób. Dlatego też powiemy, że to zdanie również jest zdaniem fałszywym. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.